Do tej pory zajmowaliśmy się reakcjami redox, gdzie jeden związek chemiczny był utleniaczem, a drugi, zupełnie inny, był reduktorem. Reakcja redukcji polega na przyjmowaniu elektronów przez atom, przez co obniża on swój stopień utlenienia. Reakcja utlenienia polega natomiast na oddawaniu elektronów, a tym samym na podwyższeniu stopnia utlenienia atomu. W tym nagraniu przedstawię Ci sytuację, w której ta sama substancja jest zarówno utleniaczem, jak i reduktorem. Taka reakcja chemiczna, w której jednocześnie następuje utlenienie i redukcja cząsteczek, tego samego związku nazywana jest reakcją dysproporcjonowania. Przykładem takiej reakcji jest katalityczny rozkład nadtlenku wodoru. Katalizatorem dla tej reakcji może być np. jodek potasu albo tlenek manganu 4. Przypomnę, że katalizator to substancja chemiczna, która powoduje obniżenie energii aktywacji, a co za tym idzie, zwiększa szybkość danej reakcji chemicznej. Podczas katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru powstaje woda i tlen. Ustalmy stopnie utlenienia atomów. W tym celu rozrysujmy elektrony walencyjne wszystkich atomów znajdujących się w poszczególnych związkach chemicznych. Stopnie utlenienia ustala się zakładając uprzednio, że wiązania chemiczne mają charakter jonowy i elektrony są tak jakby oddawane przez atom o niższej wartości elektroujemności atomom o wyższej wartości elektroujemności, czyli atomom, które bardziej przyciągają elektrony w swoim kierunku podczas tworzenia wiązań chemicznych. Zacznijmy od nadtlenku wodoru. Wodór ma jeden elektron walencyjny, natomiast tlen ma 6 elektronów walencyjnych. Wodór ma mniejszą wartość elektroujemności niż tlen, więc to właśnie tlen przyciągnie w swoim kierunku elektron wodoru, z którym utworzy wiązanie chemiczne. Oba tleny mają taką samą wartość elektroujemności, więc żaden z nich nie jest w stanie przyciągnąć elektronów tworzących wiązanie chemiczne tlen-tlen. Podsumowując, każdy atom tlenu przyciąga do siebie jeden elektron, więc w nadtlenku wodoru tlen ma minus pierwszy stopień utlenienia. Natomiast wodory oddały swoje elektrony i mają plus pierwszy stopień utlenienia. Ustalmy stopień utlenienia atomów w tlenku wodoru, czyli w wodzie. Tlen ponownie ma 6 elektronów walencyjnych, a wodory mają po jednym elektronie walencyjnym. Oba te atomy tworzą wiązanie chemiczne tlen-wodór. Tlen, jako atom o wyższej elektrojemności, przyciągnie elektrony wodorów w swoim kierunku. Dlatego też tlen ma minus drugi stopień utlenienia, a atomy wodoru mają plus pierwszy stopień utlenienia. Kolejnym produktem reakcji jest cząsteczka tlenu. Obu atomom tlenu do oktetu elektronowego brak po dwa elektrony, w związku z czym między atomami tlenu w cząsteczce tlenu powstają wiązania podwójne. Atomy tlenu mają tę samą wartość elektrojemności, więc żaden atom nie przyciągnie elektronów tworzących wiązanie chemiczne w swoim kierunku. Stopień utlenienia atomów tlenu w homoatomowej cząsteczce wynosi 0. Teraz zwróć uwagę na to, które atomy zmieniły swój stopień utlenienia. Oczywiście, są to atomy tlenu. W czasie reakcji chemicznej tlen zmienił swój stopień utlenienia z minus pierwszego na minus drugi, a także na zerowy stopień utlenienia. Atom tlenu uległ zarówno reakcji redukcji, jak i reakcji utlenienia. Reakcja rozkładu nadtlenku wodoru jest przykładem reakcji dysproporcjonowania. Ustalmy współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowo-jonowego. Najpierw podzielmy reakcję na reakcje połówkowe. Reakcja utleniania przedstawia się następująco. Tlen w nadtlenku wodoru utlenił się, w wyniku czego powstała cząsteczka tlenu. Reakcja redukcji polega na tym, że tlen w nadtlenku wodoru zredukował się, w wyniku czego powstała cząsteczka wody. Kolejnym zadaniem jest napisanie cząsteczek wody po tej stronie równania połówkowego, po której jest za mało tlenu. W pierwszej reakcji, w reakcji utleniania, liczba atomów tlenu się zgadza. Natomiast w reakcji redukcji mamy za mało atomów tlenu po stronie produktów. W związku z czym przed cząsteczką wody postawię dwójkę. Następnie po stronie, gdzie jest za mało atomów wodoru,
należy dopisać odpowiednią liczbę jonów wodoru. Teraz wyrównajmy ładunek z prawej i lewej strony, w każdym z równań połówkowych. W reakcji utleniania w chwili obecnej ładunek wynosi plus 2 po stronie produktów, a 0 po stronie substratów. W związku z czym w celu wyrównania ładunku po obu stronach równania dodam 2 elektrony po stronie produktów. Jest to poprawne, bo przecież w trakcie utleniania powstają elektrony. W reakcji redukcji ładunek po stronie substratów wynosi plus 2, a po stronie produktów 0. Aby wyrównać ładunek po stronie substratów, dodam 2 elektrony, co ponownie jest poprawne z definicją reakcji redukcji, do przebiegu której potrzebujemy układowi dostarczyć elektrony. W kolejnym kroku należałoby pomnożyć reakcje połówkowe na krzyż przez liczbę elektronów, dzięki czemu w każdej reakcji połówkowej będzie brało tyle samo elektronów, a następnie należałoby dodać te równania stronami i uporządkować całą reakcję. W tym przypadku w obu reakcjach liczba elektronów jest taka sama, więc po pomnożeniu na krzyż dwójki pochodzące od liczby elektronów upraszczają się. Zapiszmy reakcję sumaryczną. W tej reakcji kationy wodoru powtarzają się po lewej i prawej stronie, więc możemy je skrócić. Podobnie elektrony. Podsumowując naszą reakcję otrzymujemy. Dwie cząsteczki nadtlenku wodoru rozpadają się na cząsteczkę tlenu i dwie cząsteczki wody. Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji dysproporcjonowania.